Cześć, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w kampanię Numenoru. Kampania Divide and Conquer, podbój świata. Słuchajcie, na wstępie oczywiście, jeżeli wam się to podoba, no to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz. W opisie dwa linki, Facebook, Patronite. Koniecznie dołączcie do Facebooka, bo tam będą wszystkie informacje też dotyczące turnieju Total War'a, który będzie ogłoszony jutro, dobrze? Jutro o godzinie 20. Dokładnie. Więc bardzo bym prosił o stawiennictwo, jeżeli jesteście oczywiście tym zainteresowani, chcielibyście wziąć udział. Jeżeli nie, i tak wpadnijcie, zobaczcie przynajmniej, jak to będzie wyglądało. I każdy zapis materiału powinien też ukazywać się bezpośrednio na, na platformie YouTube'a. Dobra, a teraz kontynuujemy kampanię już tutaj naszą numenorską. Ostatnio udało nam się wreszcie pokonać Rohan, moi drodzy. Z czego jestem dumny, bo naprawdę długo się z nimi męczyliśmy i nie było tego specjalnie proste. Dodatkowo użyjemy tych dwóch armii, by tutaj wesprzeć obrońców i przy okazji, wiecie, może też obudujemy sobie tutaj wszystko wieżyczkami, żeby mieć podgląd. Trzeba dobrze zagospodarować te osady, by ewentualnie przygotować się na wojnę z Dorwinionem, z którym oczywiście zaczęliśmy graniczyć tutaj przy statuach dawnych królów. Zatem będzie trzeba się dokładnie w to zaopatrzyć. Widzę, że jest minus 14 w tej osadzie. Ależ pięknie dochody tutaj przynosi. Pewnie korupcja zżera wszystko. No właśnie, korupcja zżera. Jeżeli chcecie walczyć z korupcją, no to musicie budować budynki odpowiedzialne za prawo, a także, no nie wiem, ograniczyć dystans dzielący was od stolicy, bo na razie stolicy mamy w Armenelos i teraz się bardzo poważnie zastanawiam nad jej przeniesieniem. I chyba przeniosę ją tutaj, do Duneardu. Ponieważ im lepiej, najlepszy motyw polega na tym, że stolica powinna być w centrum waszego królestwa. Jeżeli jest, powiedzmy, w innym miejscu, gdzieś tutaj na granicach, choć albo na północnej części, to te prowincje, które się są daleko od tak naprawdę centrum waszego kraju, którym jest stolica, no, nie będą czerpały aż tak dużych korzyści z bliskości do stolicy, bo z każdą osadę, zobaczmy na przykład tą, ta wydaje się być najdalej, macie tutaj coś takiego jak... właśnie, odległość od stolicy. To budzi generalnie niezadowolenie. Tworzy to korupcję, z tego co jeszcze kojarzę, i zmniejsza przychody z danych regionów, więc myślę, że w następnej turze zrobimy eksperyment. Zobaczymy, jak to się będzie plasować. Tutaj ta wielka armia oczywiście Gondoru i tutaj będzie... Dlaczego się znowu zespawnowała armia Gondoru? What the fuck? Gondor się jakoś odbudował, czy coś? Że znowu ma ten spam? Bo to, wiecie, to jest tylko dlatego, że ta armia... Nie wiem, zastanawiam się już, czy po prostu ich nie wypieprzyć, bo jeżeli oni mi zaczną oblegać znowu, to ta armia znowu powstała gdzieś z dupy. Że się tak wyrażę, gdzieś z tych gór sobie wyszła po prostu, kurwa, wygrzewała się spod kamieni. Po prostu, i już mnie to zaczyna to wkurzać. Bo Mordor za tym nie cierpi, ale mnie to utrudnia życie. Bo znowu będą nas oblegać, znowu będziemy musieli czekać i znowu stracimy pół odcinka na walkę, więc... A i tak nic nie wskurają, bo nie dadzą rady przebić się przez naszą obronę, bo tak naprawdę ta armia to jest śmietnik, a nie armia. Zatem, znaczy nie jest zła oczywiście, ale... W porównaniu na przykład do naszych czy obrońców, których mamy, no to zbyt dużo nie trzeba mówić. Dobra, poprzerzucajmy jeszcze te siły wszystkie nasze. I tak, z tej strony zrobiliśmy wszystko i jeszcze powinniśmy poprzerzucać sobie te oddziały. Fantastycznie, tylko gdzie wy idziecie? Wy idziecie tutaj, a wy idziecie tutaj, do Mittalmor, dobra. Czy stąd trzeba by ich pozabierać? Nie, tutaj ich też przegrupowaliśmy. Chyba, słuchajcie, zostało nam jedynie tutaj na północy właśnie przejść i przegrupować się. Możemy spróbować zabić kolejnego z dowódców. No to nie mówię głupie, żeby stracił kolejnego. To jest w ogóle, może to jest król? Nie, to jest generał. Dobra, powinniśmy dać radę. Świetnie. No i oczywiście stoczymy to na mapie bitewnej, tylko tym razem mamy gigantyczną przewagę łuczników, więc sądzę, że to będzie mój taki trzon, w którym zaczniemy oczywiście walkę. Zróbmy save'a jako bitwa. Stoczmy tą walkę. I wiem już, czemu przegraliśmy tak naprawdę w poprzednim odcinku tą dużą bitwę o jedną z osad krasnoludzkich. My mieliśmy tam spore jednostki, prawda? Mieliśmy tam mieczników, mieliśmy tam tych, jak oni się nazywali, pikinierów.
Ale miecznicy nie mają przebicia pancerza. Pikinierzy nie mają przebicia pancerza. Mieliśmy tylko kilka oddziałów, które tak naprawdę były w stanie sensownie walczyć z krasnoludami. Może poczekamy, będzie trochę jaśniej. Tak, będzie trochę jaśniej. O, super. Mieliśmy tylko tak naprawdę kilka oddziałów, które były sensownie w stanie z nimi walczyć. No, przez co ponieśliśmy niestety, ale dość duże straty. Teraz się zastanawiam, czy nie zrobić sobie luźnej formacji, właśnie żeby ograniczyć atak ze strony katapult. Teraz pikinierzy, pikinierzy za wami. Znaczy pikinierzy, halabardziści za wami, świetnie. Reszta piechoty, tak naprawdę, no to będzie stanowiła trzecią linię, bo możemy nawet nie potrzebować ich do walki. Okej, wy też nie, ten generał oczywiście z tyłu. Świetnie. Z tego co pamiętam, to właśnie co to był za oddział? A, są miecznicy. Jak wygląda ten generał? Wow! Fajnie jest to zrobione, bo on nawet przypomina tą osobę. Ma taki wielki, jebutny miecz. Nawet przypomina tą osobę, która jest na miniaturce. To jest super. Dobra, zróbmy sobie tak. I pierwsze co robimy, bo on ma oczywiście balisty, czyli no, będzie tutaj wykazywać raczej agresję. Dobra, biegniemy jak najszybciej. Szkoda, że nie mamy chociaż jednego oddziału konnych, żeby tą balistę od razu wyrzucić. No i oczywiście się rozjechali. Dobra, nieważne. W nowszych Total Warach jest to znacznie lepiej zrobione. Trudno, musisz przeboleć, Ragnar. Dobra, biec w ten sposób, świetnie. Dobra, ależ ładnie im zasadzimy kopa za chwilkę. Wiecie co? I może wyślemy ten jeden oddział. O ten. Tutaj od razu tymi halabardami. Tutaj od razu w ten sposób, świetnie. Bo on nie ma tutaj nic strzeleckiego tak naprawdę. A ciekawe, czy uda się ich tak troszeczkę skajtować. Dobra, pauza. Co to jest? To są jakieś marinsi. O, ma najemników. A to cwaniak jeden. Dobra, wy już nie stanowicie grupy. Wami teraz będzie trzeba się przejść tutaj do środka. W tą stronę, fajnie. Łucznicy natomiast na tylną linię. Też wycofać się. I puśćmy. Świetny jest ten dźwięk tego rogu krasnoludzkiego. To naprawdę bardzo fajnie brzmi. Dobra, i weźmiemy z jeden oddział tam do walki, oczywiście z artylerią. Dobra, od razu falanga. A, i przy okazji, bez już tego trybu stacjonarnego, zaczniemy po prostu na nich napierać i ich atakować. Tutaj, tutaj, świetnie. Aż to genialnie brzmi. Ten róg. Tak. Nie strzelacie sami, strzelacie tylko na mój rozkaz. I teraz może w tą lekką piechotę. Świetnie. Dobra, wy. Natychmiast uciszyć balisty. Dobra, tu się udało ich okrążyć, świetnie. Wy strzelacie tam, gdzie wam kazałem? No tak średnio oczywiście. Dobra, jeżeli dacie radę, oczywiście będziecie na tyle mili, wyrozumiali, to byłoby fantastycznie, gdybyście zaczęli strzelać tam, gdzie wam każę. O, dziękuję. Jak stanowią grupę, to niestety nie chcą wykonywać za bardzo rozkazów. Okej, i tutaj już dobiegliśmy, fantastycznie. No teraz jeszcze w tych, żeby nie ranić swoich. A zresztą powinni nasi halabardziści sobie poradzić. W ogóle smutne, że czterech krasnoludów, po prostu sześć oddziałów łuczników na nich. Sześć oddziałów łuczników, a i tak nie jesteśmy w stanie ich zabić.
Wow. To jest dopiero pancerz. O Jezu. Dobra. Czy co, może w tego generała będziemy strzelać? On się tam tak ładnie teraz wpasował. Przynajmniej będziemy po plecach mu strzelać, to może trochę lepiej będzie. O, idealnie. W plecy to od razu inna bajka. To może już się obróćcie na tych. Na tą śmiertelną czwórkę wrogów. Tak samo, obróćcie się. Nie, dobra, powinni sobie z nimi poradzić. Tylko, że zasypujemy strzałami już własnych ludzi. No to teraz tutaj strzelać. Dobra, świetnie. Ten oddział od razu w to miejsce i tego chyba już wykończyliśmy. Ponowna zmiana celu. Myślę, że teraz już sobie przyspieszymy na spokojnie. Nie, dobra. Radzą sobie nieźle. To tak w skrócie. Jest tutaj, wy tutaj. I wykończmy ich do końca. Wykończmy ich. W ogóle strzały nam się już kończą. A przestańcie strzelać. Pięknie. Ale generał przynajmniej. Zobaczcie. Krasnoludzki generał. Wchodzi do bitwy pierwszy, praktycznie nie wychodzi ostatni. Jeszcze nie są w stanie go zabić. Koniec. No dzięki Bogu, myślałem, że jeszcze to wygra. Naprawdę dziękuję wam serdecznie za to, że się zwyciężyli. Dobra. Już miałem taką, wiecie, już kurczę, patrzyłem na tą swoją armię niepewnym wzrokiem. Jak on tak walczył i wiecie, wycinał kolejnych w pień. Aż po prostu już nasi ludzie już, wiecie, kroczka do tyłu dawali. Absurdalnie silne są te krasnale. Przynajmniej gdy komputer nimi gra. Bo jak sam testowałem, powiem wam, i starałem się zagrać sobie kampanię sam dla siebie. Tymi krasnoludami z gór szarych, Eret Luin. No to padali równie szybko jak przeciwnicy, więc tutaj są po prostu te bonusy z poziomu trudności dołożone jeszcze. Dobra. I mamy kolejnego generała, z którym moglibyśmy sobie zawalczyć fajnie. Wykańczyć generałów krasnoludzkich to po prostu przyjemność, jednym słowem. Dobra, kolejna bitwa, którą powinniśmy stoczyć, jest tutaj. I tutaj mamy już trochę jazdy, fajnie. Więc jeżeli on ma dużo, no i też będzie to sporo jednostek. I niestety, ale ponownie nie mamy zbyt dużo takiego wojska nastawionego na przebicie pancerza. A to będzie ciekawe w takim razie. Dobra, bitwa kolejna. Muszę bardziej dostosować te armię jednak przeciwko krasnoludom. Czyli zastępy halabardzistów plus wsparcie kolejnych jednostek, które mają przebicie pancerza. Mam nadzieję, że wygramy tą bitwę. Ładna mapka, fajna, odkryta. Dobra, też tak, jazda od razu z flanki. I chyba wiecie co, uderzymy w pierwszej kolejności tymi oddziałami, które... O, mają przebicie pancerza, to będzie nasza pierwsza linia. Czy nawet po prostu miecznicy, w ten sposób, świetnie. Nasi pikinierzy będą nadciągać, ale nimi staramy się okrążyć. Mimo, że to dziwnie brzmi, ale sądzę, że da radę. Teraz nasi włócznicy, tak samo, jest to oddział flankujący. I nasi łucznicy, na których skoncentruje się cały ostrzał artyleryjski. Luźna formacja i będą za nimi plus generał. Też gdzieś tutaj może być w luźnej formacji, żeby też go nie trafili. Okej.
Bez was, grupa, super. Wszystko rozstawione, rozstawione. W takim razie natychmiast do przodu. Konnica tak samo. To jak tylko wejdą w zasięg, albo raczej ustawimy się już tutaj. O, w ten sposób, świetnie. Już powinniśmy mieć na nich zasięg ostrzału. A konnica może troszeczkę popsujemy im szyki, wiecie? Bo tak, tu jest ciężka piechota, tu są strzelcy. Nasi już strzelają, świetnie. No i teraz tak, wy tutaj, tutaj, tu, na tych pikinierów i wy na tych. Pięknie. Dobra, te dwa oddziały będą flankować. Wy natomiast... jest ciężka piechota, raczej nie będą flankować, bo się na nich natną. Dobra, wy natomiast tutaj, tutaj, tak, te dwa oddziały od razu na tą lekką piechotę, pięknie, tak samo i flankujemy. Konnica, świetnie, najpierw tą balistę uciszymy. Na tych strzelców i tutaj do tyłu, znaczy na tyły przeciwnika. Zakręcać, zakręcać. Tak samo z tej strony. Też już tak daleko nie biegnijcie. A na spokojnie. O, tutaj ustawmy sobie flangę. Tutaj myślę, że też. Pięknie. I zaatakujcie. Musimy ich w jakiś, nie wiem, potrzasku złapać. Inaczej będzie ciężko. Dobra. Tu dajemy radę na razie. Łucznicy co prawda przestali strzelać, ale możemy zrobić taki myk, że weźmiemy te trzy oddziały, przerzucimy ich na tyły i zaczniemy strzelać to w krasnoludy na ich plecach. Świetnie, teraz tutaj zaatakujcie. Jak z tą... jeszcze tylko cztery jednostki artylerii i uciszymy kolejną. Pięknie, do tyłu. Cały oddział zabity. Tak jest. Teraz mała szarża. Więc tak, pierwszy oddział niech sobie tutaj ustawi się. Drugi oddział niech się ustawi gdzieś tutaj. Trzeci oddział niech się ustawi gdzieś tutaj. Pięknie. Teraz wy z tej strony. Tak samo, pierwszy oddział niech się ustawi gdzieś tu. Super. Drugi oddział gdzieś tu. I trzeci oddział tak samo gdzieś tutaj. No i wtedy będzie jakaś realna szansa, że zadadzą im przynajmniej obrażenia. Dobra, wy się obróćcie. Ale nie zaczepiajcie się, tylko w walce, tylko coraz dalej, proszę. Świetnie. Przestali strzelać. Tutaj możemy nawet inaczej jeszcze w ten sposób się rozstawić. Świetnie. Gorsze jest to, że jak chociaż jeden oddział, jeden wojak wpadnie w walkę, no to niestety już będzie walczyć. Tędy, tutaj. Jazda sobie świetnie poradziła, z tego się cieszę bardzo. Wy tam spokojnie gońcie. I rozstawmy się i będziecie mogli już ostrzeliwać drogę. Pięknie. Jazda niech wykosi tych uciekinierów. No i zobaczcie, lekki oddział włóczników trzyma w ryzach i zaczyna zabijać elitarny oddział ciężkiej piechoty krasnoludzkiej, bo są otoczeni, a to jest tania jednostka. Dobra, możecie zacząć strzelać? Jeszcze wiecie, co zrobimy? Właśnie nie wiem. Czy zmieniać im ustawienie, żeby to było wydajniejsze? Okej, zaczęli strzelać, fantastycznie. No to żeście obrali cel, nie ma co. Na przykład troszeczkę już to przyspieszymy, więc tak, później tym się macie zająć, tym. Pięknie. Te dwa oddziały, od razu tam. Mhm.
Tu strzelać, kretyni. Tymi to akurat się sami zajmiemy. Super. O, z kolejności w tego. No i co zamiast tam został do zabicia? Okej, okay, tutaj uciekinierzy. Świetnie. No i ta bitwa poszła dobrze. Dobra, nie strzelajcie, już będziecie ranić swoich. Ale znowu generał, jak zwykle. Krasnoludzki, nie do zabicia. Okej, okay, no to by było chyba na tyle, ile tam jeszcze garni, ile tej gwardzistów jeszcze tutaj jest. Z jeden ostatni gwardzistów. Dobra, spore straty. Jak widzicie, straciliśmy praktycznie cały jeden oddział mieczników. On zadaje całkiem niezłe obrażenia, ale mimo wszystko krasnoludy są nieprawdopodobnie potężne. No i oczywiście już coś jest nie tak z green screenem. Zaraz trzeba poprawić. O, idealnie. Nie, dalej coś jeszcze będzie klocić. Dlatego, że się zawinął. O, lepiej? Lepiej. Super. Więc tak, execute. Pink, nie? Mm-hmm. I moglibyśmy teraz już dotrzeć tutaj, gdzie wesprzemy całą tą ofensywę, a nawet będzie można zdobyć resztę tych osad. Więc tak, tutaj zaatakujemy, świetnie. No i dalej nie zaatakujemy, bo już niestety nam nie starczy sił. Ale słuchajcie, zobaczcie, nie straciliśmy tego oddziału, jednak wyleczyli część żołnierzy, fajnie. Tu możemy się tego przetrenować. Tutaj też myślę, że się połączymy. I weźmiemy jakieś nowe oddziały w następnym turze, ewentualnie nawet możemy dosłać tutaj posiłki. I słuchajcie, doślemy sobie posiłki pod postacią jednego oddziału tarczowników, pięknie. Tak samo tutaj. Połączmy siły. I nic więcej tutaj nie zrobię, ale przynajmniej, no przynajmniej wykopaliśmy te główne zagrożenia z tego miejsca. Ta armia teraz. Ta armia ma wesprzeć atak na Hobbiton. Ewentualnie udać się nawet dalej. No tak, bo tymi dojdziemy za kolejną turę. Nic tutaj nie będziemy robić więcej. Tutaj przydałby się jeszcze jeden szpieg. Żebyśmy mogli dalej go wysłać. O, no i na Hobbiton. Tak, na Hobbiton zdecydowanie. Gdzie my mamy też naszego dyplomatę? Dyplomata jest tutaj. Słuchajcie, możemy przemieścić dyplomatę mniej więcej gdzieś w ten okręg. Żeby pogadać z krasnoludami, bo jak zajmiemy Hobbiton i zajmiemy prawdopodobnie jeszcze z jakieś, nie wiem, jedno albo dwa miasta, ja bym się chciał dobić tutaj i może tutaj jeszcze, żeby na tym mniej więcej się zatrzymać. I tak wbiliśmy już nieprawdopodobny klin w linię wroga. No to byłoby wtedy lepsze. Dobra, to Armenelos prosimy. Czy da się przetrenować od razu do jednostki? Jeden oddział, świetnie. Tu jeszcze się będą wszyscy przemieszczać. Mamy praktycznie trzy armie. Powoli zaczniemy wysyłać armię, moi drodzy, bez tych. Niestety bez generałów. Bo mamy ich lekki deficyt. Z tego, co tu widzę. Ewentualnie, faktycznie, czekajcie, w Dunardym, Mittelmoor. O, Mittelmoor nawet nie ma armii. Dopiero idziecie do tam, do tej osady, świetnie. Więc tak, mamy tutaj jednego generała, którego chyba bym chciał zabrać. Sorontil. Trochę dochodów stracimy, ale będzie to kolejny, który będzie mógł objąć władzę. Weźmiemy też króla. Niech się w końcu wyruszy z tej osady, bo się nudzi. Z tego, co zdążyliśmy zauważyć. W Wynylondę, jak i w Romenii, nic ciekawego. O, tu mamy gondorską flotę. Super. Ale to nie jest żadna inwazyjna flota, prawda? Z armią inwazyjną. Nope. Zatem bierzemy naszą armię. I do widzenia. Zatopiliśmy okręt. Krasnoludzka tak samo. Do widzenia. I zakończmy tutaj, moi drodzy, turę. No jestem strasznie ciekaw, jak to się będzie, no nie wiem, tutaj szykować, bo oni mogą chcieć oblegać, ale Tarnost.
A gdybym zrobił tak, że mamy gdzieś tutaj naszego dyplomata, tego wspaniałego. Nie. Mieliśmy iść do Kandu. Yes. Tu są Haradrimowie. Może z Kandem udałoby się zawiązać sojusz. Byłoby to całkiem ciekawe. Natomiast mordorski dyplomata. O, tu jest nasz dyplomata, fajnie. Pogadajmy z Gondorem. Może jednak. Jezus Maria, to jest upierdliwa frakcja. Nie wierzę. A oni jeszcze by normalnie się odbili. Wiecie, tutaj odkuli, normalnie odbili Minas Tirith i jeszcze wpierdzielili się do Barad-dûr. Tak potworne bonusy, jak oni dostają, są po prostu nie do zabicia przez Mordor. To dlatego tak Mordor nie może... Nie wiem, dla mnie ta modyfikacja jest trochę dziwnie zrobiona. Za dużo tego spamu. Tutaj za dużo tych armii. Ale oczywiście nie będzie to rzutować na to, że nie chcę grać, tylko po prostu komentuję, wiecie, całą tą sytuację, którą tutaj widzę. Bo jeżeli oni zaczną nas oblegać w tym miejscu, to ja nie wiem, ja się już zastanawiam, czy ja nie wykorzystam kodu na atak i autozwycięstwo, bo mi się po prostu nie chce toczyć kolejnej takiej samej bitwy z armią, która wzięła się znikąd. Tak naprawdę. Stłamsiliśmy ludność w tym regionie, więc nawet nie powinni się buntować. Nic nie powinno się dziać. I to byłoby dużo, bardzo nieuczciwe ze strony komputera, jeżeli takie rzeczy dalej miałyby miejsce. A szpiegów nie poprzemieszczałem. Dol Amroth czegoś chce. I nie wiadomo czego. Jeszcze wam powiem, ja nawet nie wiem skąd ta flota Gondoru się znajduje na naszych gdzieś tam wodach już dalekich. Gondor chyba musi mieć jeszcze jakiś nowy port. Bo... jak się nazywała ta wieża, która jest nie do zdobycia ciągle, to miasto takie na tej skale. Cair Andros, właśnie, bo Cair Andros nie kojarzę, czy ma port, czy nie. Generalnie na tej rzece mogą być porty na Anduinie. Tak samo na Tarbarze. Dobra, i w tej turze zobaczymy, czy zmiana tak naprawdę stolicy przyniesie jakiś oczekiwany rezultat. W ogóle nic mi nie przyniosą do picia, chyba za chwilę będę musiał skoczyć. Bo niestety, ale... trochę mi zasycha w gardle już. Dobra. Mamy zadanie od naszej rady. Buzradum przejąć. Buzradum. O! Buzradum, tak. Buzradum walczyliśmy ostatniej. Teraz będziemy w stanie przynajmniej ją przejąć, bo zaatakujemy tutaj obrońców, więc a może zróbmy to od razu w takim razie. Przynajmniej drugiej fali już nie wytrzymają. Tyle mogę powiedzieć na 100%. Cała masa rekrutacji. Fajnie, mam też szpiega. Może zacznę od tego szpiega, ale jednak. Bo później zapomnę o nim. Więc tak, ten szpieg. Chciałbym, żeby pokazał mi te okolice. I niech sobie tutaj gdzieś stoi. Tu też chcę widzieć, czy coś nadciąga. Dobra, kolejne wiadomości. Cała masa budynków, świątyń i tak dalej. Świetnie. Stoczmy tą bitwę. Przynajmniej ta armia trochę lepiej się będzie nadawała do walki z tymi krasnoludami, które w poprzedniej bitwie nas pokonały. Więc Gloin, winszujemy poprzedniej bitwy i ubolewamy, bo tym razem przyszła silniejsza armia. Dobra, znaczy silniejsza, lepiej dostosowana do otwierania puszek.
Nawet nasz władca dostrzegł, że ta osada stawia zbyt duży opór i wyznaczył nam na nie zadanie. No bo władca, raczej rada. Dobra, zacznij rozstawiać rzeczywiście, świetnie. No i co, z jednej strony konnica, z drugiej strony konnica. To możemy nawet zrobić takiego, że wiecie co, my zaszarżujemy na wprost. Bo on, z tego co pamiętam, to nie miał pikinierów za bardzo. Już w tej armii. Druga linia jak wygląda. Jak to wygląda? A, ładnie, słuchajcie, możemy nawet w ten sposób podróżować, super. Mamy też kuszników, których sobie weźmiemy. Wow, nie tak. A, tylko wy. Luźna formacja, świetnie. Ich przerzucimy gdzieś na tą stronę. No i generał też gdzieś tutaj z tyłu. Więc tak. Wy. Tu jesteście jedną grupą, świetnie. A nie uciekacie. No i rozpocznijmy bitwę. Fajnie. I teraz jak wygląda tutaj front krasnoludzki. Tu jest lekka piechota. Czy gdzieś są piki? To nas najbardziej interesuje. Tu są piki. Dobra, z nimi będzie trzeba uważać w takim razie. Ale bierzemy tak. Pierwszy oddział naszych jeźdźców. To jest ten lewy. Świetnie. No to nim zaatakujemy może... Słuchajcie, może zaatakujemy... Myślę, że jest za blisko pik, ale... Dobra, tą milicję, świetnie. Tymi natomiast uderzymy na tą lekką piechotę. I wszystkimi oczywiście. O, jeszcze jedna rzecz, bo nie zmieniłem. Tak. I wszystkimi po prostu biegiem będziemy ich kasować. Teraz ci. Też gdzieś tutaj. Można być tu, świetnie. Też podbiec. I rozpoczynamy. A głównie to teraz będziemy się bawić jeźdźcami. A powiecie co? Może zdewastujmy od razu tą flankę. W takim razie. Zaatakujemy ich z dwóch stron. Właśnie o to chodziło. Rzeź krasnoludzka. Pięknie. Teraz do tyłu i do tyłu. Pięknie. Za szybko wszystko dzieje. Już się zatrzymajcie. Tutaj. Na spokojnie. Teraz będziemy wyznaczać sobie tylko cele do ataku. Coś mi dzisiaj drapie. Sorry za kaszel. Na tą stronę. Już też możecie okrążać. Świetnie. No i uciszymy artylerię. Pierwszy oddział tutaj, drugi trochę dalej. Bosko. No i zaraz oczywiście wjedziemy też temu generałowi w plecy. Doskonale. Od razu tutaj. I jak wy ich wykończycie... Tak samo w to miejsce. Pięknie, o to chodziło. Cudownie. Bez litości. Nie zostawimy tutaj nikogo, kto przeżyje. Tak mnie zeźlili na poprzedniej bitwie, nie masz szans. No i super, to wygraliśmy już. Tam jeszcze tych uciekinierów strzelają. A tu idą, moi drodzy, obrońcy z miasta.
Świetnie. I znowu się rozstawili w taki sposób, że będzie trzeba do nich dojść. Tak jest. Słuchajcie. Mają tutaj dużo chyba tych. No właśnie, artylerii jak zwykle. Spróbujmy się rozstawić gdzieś w tych okolicach. O, w ten sposób się rozstawimy świetnie. I może nawet podejdziemy sobie za pomocą kuszników albo czegoś w tym kształcie. O, rozstawimy się w ten sposób świetnie. No i teraz weźmy tak. Dostosujmy pozycję naszej jazdy w taki sposób, żeby można było zaatakować jak najlepiej ich artylerię, więc pojedziemy sobie z tej strony. Także muszę zobaczyć, czy tutaj są pikinierzy, bo jak nie, to my ich samą konnicą będziemy roznosić. Dobra, pierwsi już strzelają, świetnie. Przybliżymy sobie kamerę, to my w takim razie jak najszybciej tą konnicą. Będziemy mogli bezkarnie ich załatwić. O to chodziło. No i od razu cała armia do przodu. Pięknie. Jeśli kontynuujemy tak, to zniszczymy wroga. Więc tak, wy tutaj walczycie, tutaj okrążyć ich. Tak samo w tym miejscu, tu. Nie ma znaczenia, że nie wydałem rozkazu na czas. To nie jest wielki problem. Po prostu mamy taką tutaj masę jednostek, że oni bez problemu i tak z nimi wygrają. I tak samo te oddziały tutaj, świetnie. Nawet możemy przestać już naszym kazać strzelać. To nie będzie potrzebne. I pójdźmy turę. Wycofajmy się za to konnicą, żeby tutaj strat nie ponieść. Staniemy sobie jakoś w ten sposób, świetnie, i zaszarżujemy na nich. Pięknie, właśnie o to chodziło. I tutaj nie możemy pozwolić nikomu uciec. Tak, 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 kontynuuj, świetnie. I tu jeszcze są gdzieś uciekinierzy, tylko znowu nic nie widzę przez ten las. A, czekajcie, gdzie oni są? Tutaj. Tak, tych jeszcze dobicie. I mamy jeszcze jeden oddział krasnoludów, którzy gdzieś tutaj drepczą, świetnie. I dzięki temu przejmiemy od razu całą osadę, bo nie będzie miał kto bronić. I wspaniale. Od razu lepiej to wygląda, co nie? Tamta armia po prostu zupełnie nie była dostosowana do walki. Nie wiem. Ci miecznicy to może... Oni są fantastyczni w obronie. Powiem wam, że świetnie się spisują na murach, w ciasnych miejscach, gdzie naprawdę trzeba utrzymać i jeszcze wykazać się dość dobrymi obrażeniami. Ale do takiej walki w polu się nadają do walki ze średnią albo lekką piechotą. Natomiast jeżeli mają walczyć z ciężko opancerzonym krasnoludem, to już zdecydowanie lepsi są ci z buławami, ci tańsi tarczownicy, jak i najtańsi halabardziści. Egzekut oczywiście. Cudownie. Uch, kochamy zapach krwi krasnoludzkiej o poranku. Eksterminacja. Nie wybaczymy. Dobra. Od razu świątynia. Może być też kolejny szpieg. Mamy też dodatkowy tutaj dochód. I teraz zobaczmy. Mamy generalny 17 tysięcy profitu. Zróbmy save'a, bo ja nie wiem, jak to się będzie plasować, gdy zmienimy miejsce stolicy. Numenor 56. I wydaje mi się, że w centrum teraz stoi Duneart.
Bo mamy i zarówno dojście do tych w tym samym zasięgu, jak i do tych na górze. Bo wiecie, Armenelos generalnie będzie fajne, jeżeli zajmiemy całą północ. To tak. Więc na razie spróbujmy. Duneart i zobaczmy, czy da się sensownie tutaj tą stolicę zmienić. Chyba, żeby mnie interesowały właśnie te przychody. Tak, nowa stolica. 17. 360. I teraz nie wiem w sumie, czy... Tutaj nic nie straciliśmy, bo w zwykłym medievalu to dawało duże boosty. Okej, okay, ale tak czy siak, teraz jeszcze zmienimy sobie w takim razie wszystko, co powinniśmy tutaj porobić. Tutaj musimy już przetrenować i mamy naszego nowego generała, któremu zrobimy nową armię. Więc tak, bierzemy halabardzistów, 4 oddziały, potrzebujemy 6 oddziałów halabardzistów, mogą być ci, nawet trochę gorsi. Następnie bierzemy sobie tarczowników, 5 oddziałów, nie, 6 oddziałów będziemy chcieli mieć tarczowników. Albo mogą być 4, nie, dobra. Ci, nie? Ile? 3, 5, czy tu nic? Your orders, my lord. Jeden tu, świetnie. Teraz. Albo łucznicy, albo kusznicy. Możemy wziąć też marinesów. Weźmy marinesów może. Cudownie. Weźmy 2, albo nawet więcej. 3 oddziały marinesów weźmiemy. Teraz potrzebujemy kilka jednostek wsparcia. Łącznie z jazdą. Więc... Kogo byśmy jeszcze tutaj chcieli? Tutaj, czy da się ich przetrenować już? Nie. Jeszcze niestety nie. Ale na pewno więcej jednostek jazdy przyda się, nawet tych podstawowych. Dobra, Armenelos jeszcze raz. Przetrenuj. Czy kogo byśmy chcieli tutaj jeszcze zabrać? Mamy marinesów. Yes, 2 oddziały zwykłych kuszników. Coś takiego. Może łuczników. Może będzie tańsze, jak weźmiemy łuczników. Wiecie, weźmy tu jeden oddział łuczników. Weźmy ten oddział łuczników, świetnie. I teraz dobierzmy mu jazdę. Będzie to lekka jazda w tym przypadku. Pięknie, ale ta armia jest już gotowa na wyprawę. Super, teraz ci. Kolejni, więc tak, bierzemy sobie halabardziści. Kolejne 3 oddziały. Ten jest taki trochę niewyparzony, więc może go przetrenujmy. Zanim wyślemy go na front, bo zginie szybciej niż cokolwiek. Tu mamy złote pancerze przynajmniej. Dobra, a tutaj nic. Kolejny oddział, świetnie. Bierzemy. I teraz tarczownicy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bierzemy bez ciebie. Świetnie. Z tej strony już nic raczej nie ściągniemy. Potrzebujemy ich więcej. Wejdźcie tutaj. Tak, faktycznie by trzeba było ich dowerbować, wiecie? Tych tarczowników. Ewentualnie zamiast tarczowników możemy użyć mieczników. Oni też się nadają. Więc weźmy tym razem może mieczników wspartych... 4 oddziały mieczników, świetnie. Wspartych 2 oddziałami elitarnych włóczników. Super. Albo nie, to jeszcze gorzej wygląda. Nie, to na razie nie, wracacie. Teraz by trzeba było jakichś strzelców tutaj wstawić. To wygląda całkiem fajnie. Weźmy sobie tak ze 3 oddziały właśnie tych strzelców. To już zwykli będą. Pięknie. No i potrzebujemy jeźdźców. Właśnie z jeźdźcami będzie problem, bo ich nie mamy. Tutaj co prawda można by zwerbować, czy przetrenować. Weźmy sobie z 2 te, świetnie, 3 oddziały tutaj. Dobra, weźmy stąd. Teoretycznie katapulty można by też wstawić, ale to nie jest coś, co jakoś specjalnie jest mi teraz potrzebne. Katapulty się średnio sprawdzają, tyle można powiedzieć. Weźmy tak, żeby najpierw byli ci. Nindamos, jakaś jazda, cokolwiek? Nie. Ale możemy więcej zwykłych jednostek powerbować. Przetrenować można nawet kogoś, fajnie. Dobra, strażnica przy okazji. I jesteśmy już z pieniążkami na wylocie. Dobra, więc tutaj potrzebujemy jazdy. Ewentualnie, jeżeli jazdy mieć nie będziemy, bo to też nie jest jakaś wybitna konieczność, żeby ta jazda była. To jeszcze mamy tego generała, którego trzeba było rozmieścić, więc tak, weźmy go. Świetnie. I teraz pytanie, czy to byłaby armia tak samo nastawiona na halabardzistów?
Myślę, że tak, bo krasnoludy to jednak twarde sztuki. Możemy tutaj się rozmieścić, żeby szybciej było, świetnie. Weźmiemy trzy oddziały, pięknie. Gdzie jeszcze mam halabardzistów, którzy nic nie robią? Gdzie możemy ich przede wszystkim jeszcze zwerbować? O, tutaj jeden oddział, świetnie, bierzemy. Tu nie. No i teraz dojdźmy gdzieś tymi oddziałami bliżej, świetnie. Tak samo. Z tego będziemy za chwilę tworzyć kolejną. Tych musimy przetrenować. W tym miejscu chyba tworzymy. Nie, gdzie ja werbuję tych cholernych halabardzistów? Tutaj trochę. Tutaj na pewno. No trochę jeszcze to zajmę w takim razie. Ale tak, mamy misję wykonaną, fantastycznie. Za do dowództwa. Te dwie armie od razu na północ, jak tylko będziemy mieli jeźdźców, żeby tutaj dołączyć. I z tego jeszcze będziemy musieli stworzyć dla niego jakąś armię, bo wszystkie te siły. Chyba, że te trzy armie od razu byśmy przerzucili, choć ja się trochę boję teraz walki z elfami. Powiem szczerze, będzie ciężko za chwilę. Dobra, trzeba będzie ich zatrzymać. Jak oni są w stanie tutaj dojść, im pomóc? Tędy, przez Hobbitona. Czy mamy tutaj dużo strzelców? Tak średnio. O. Tędy nie przejdziemy. No mogą chcieć nas zaatakować. Zobaczcie, to dużo ich tu idzie. Teraz optymalna droga, prawda? Optymalnie jak chcielibyśmy to zrobić. Tutaj duża armia krasnoludzka jest. To jest kolejna, nie mała. No i sami obrońcy, których jest sporo. My stoimy na moście, więc jeżeli nas zaatakują z tej strony, to nie będzie problemu. Ale jeżeli nas zaatakują z tej strony, to już będzie gorzej. Chodzi mi o tej, bo będziemy wtedy walczyć jakby z dwóch stron i nie damy rady się obronić. Ta armia natomiast ma ścigać tego generała. To najkrótsza chyba decyzja. To powinna być najrozsądniejsza decyzja. Tu możemy jeszcze sobie troszeczkę powymieniać jednostek. Weźmiemy sobie tych, wymienimy. I kogo byśmy się chcą zabrać? No tych zaweźmiemy sobie tu. Świetnie. Kogo jeszcze będziemy wymieniać? Tych tak samo. Może jeden oddział łuczników, aż tyle nie potrzebujemy. Miecznicy. Zobaczmy, kogo tu mamy przede wszystkim, kogo możemy zabrać. Weźmiemy dwa oddziały halabardzistów. Teraz. Połączmy tutaj sobie dalej oddziały. Weźmiemy tych. No i mam jeszcze dwie jednostki wolne. To możemy zabrać. A tych sobie weźmiemy. Pewnie. No i tak, czeka nas bitwa tutaj. Czeka nas bitwa tutaj, więc tutaj od razu podejdę. Świetnie. Stąd też trzeba tych wyrzucić. A tutaj będzie najtrudniej w takim razie. Tu jest generał, w ogóle tu nie ma generała. Też może być problem w takim razie. Hobbiton nie jest miejscem, które powinno się specjalnie długo bronić. Możemy nawet już zaatakować. Tylko, że oni mają balisty i katapulty i to prawdopodobnie będzie całkiem celne. Tylko walczyć z krasnoludami w ciasnych korytarzach miasta, znaczy w ciasnych alejkach. Lekka samobójstwo. Prawdopodobnie zrobi tak, że odstąpi od... Chyba odstąpi od oblężenia i się przegrupuje, wiecie? I jakoś ich tutaj wyłuskamy za Hobbitonem. Możemy postarać się tutaj zaatakować. No bo ci jak w mordę. Mogą stanąć tu i nas odeprzeć. Niestety nie ma blokady. Ewentualnie poczekamy na posiłki. Też może być pewnego rodzaju wyjście. Wow, no tutaj mamy taką małą patową sytuację. Bo nawet nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, opuścić tego oblężenia. Nie, dobra, wiecie co, wycofamy ich. Przerwi oblężenie. Wycofamy ich. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Bo za dużo tych krasnoludów się tutaj namnożyło i ja boję się, że ta armia nie da sobie rady w starciu już z poważniejszym wrogiem. To jest typowo armia taka pomocna, pomocnicza dla tej. Jeżeli ten generał będzie potrzebował posiłków, no to wtedy ci mają go zasilić.
Ale nie odwrotnie. Chyba, że możemy sobie też zmienić tą armię i właśnie dostosować ją bardziej do walki z wrogiem. Zach, co tu mamy, czego tak naprawdę nie potrzebujemy? Nie potrzebujemy pikinierów. Zróbmy tak. Pikinierów wyrzucimy. I weźmiemy sobie dodatkowe oddziały. Strzelcy są tak naprawdę mało potrzebni w tym miejscu. Weźmy sobie tak. Weźmy sobie tych. Super. No i tu mamy bardzo taką dużą siłę uderzeniową w tych miecznikach. Tylko, że oni świetnie się nadają do flankowania ataku od tyłu, ale jeżeli mają, powiedzmy, walczyć w linii, utrzymać szyk, wiecie, tam jeszcze parować, to te wielkie miecze się średnio do tego nadają. Nie jest to wtedy zbyt owocne. Dobra, tutaj coś możemy zrobić? Nope. Pieniążków już też raczej nie mamy na wydanie. I powinniśmy jeszcze zająć się tą ostatnią osadą. Dobra. No nie wiem, myślę, że właśnie, będziemy już oblegać, a raczej szturmować ją. Pięknie. Super. I ostatnia osada Rohanu jest nasza. Myślę, że będziemy tu okupować? Tak, będziemy sobie tutaj okupować. Nie będziemy niszczyć tej osady. Tutaj od razu sobie połączmy oddziały. Też połączmy oddziały, świetnie. Jedną armię na pewno zostawimy sobie do obrony tego regionu gdzieś tutaj. Albo nawet tutaj, w tym miejscu. Musimy wiedzieć, co się dzieje i generalnie, gdzie przeciwnik ma jakieś siły. Szczególnie Druinion, bo Druinionowi nie ufamy. O, gdzieś tu jeszcze, powiem wam, mieliśmy chyba kolejnego szpiega, tylko mi się zlał. Tak, jesteś, świetnie. Więc tak, tu mamy Brut, którego będzie trzeba pilnować. Tego szpiega też bym przeniósł sobie. Tu też się nie da przejść nigdzie, prawda? Nie, tylko tutaj i tutaj. Okej. Okay. No to słuchajcie, myślę, że ustawimy go sobie może w tym miejscu, żeby wszystko widzieć, co się dzieje za rzeką. Świetnie. A teraz zrobimy tak. Cała armia. Może nie tyle, że ma się cofnąć, ale będziemy musieli poustawiać sobie wieżyczki. Oczywiście to się nie da. Tutaj prosimy jeden, dziękuję. Teraz przejdziemy się po tych terenach. Super. I tak jak poprzednio, naprawmy wszystkie rzeczy, zbudujmy świątynię. Przetrenować na razie nikogo nie będziemy, ale dynamiczny rozwój świątyń plus możliwości następnie werbunku dadzą na pewno jakieś tam korzyści, żeby jak najszybciej cały ten region był zaadaptowany. I Gondor, słuchajcie, Gondor się wycofał, idzie może pomóc tutaj swoim, fajnie. Nie zaatakowali nas. I ja sobie tak jeszcze myślę, że wiecie co, puścimy turę. Zobaczymy, co się będzie działo jeszcze w tym odcinku, bo jestem ciekaw. I chyba wszystko zrobiłem, co miałem zrobić. Tak, bo tutaj nie ma już też żadnego zagrożenia ze strony floty wroga. Też jest tego jeszcze, nie przeniosłem, świetnie. Do Windlondy. Armia ta, to jest ta pobita armia. No i cóż, zobaczymy, jak to będzie dalej. Jeszcze raz save'a. I koniec. Aj, Kant oczywiście, zapomniałem o nim. Powiem wam też, że najchętniej wchłonąłbym sobie tych północnych Dunedainów, tylko że oni mają sojusz z Lorien. A że Lorien nas już średnio lubi z uwagi na nasze zbrodnie wojenne i z wybijania wszystkich jeńców. Ktoś mi fajnie określił, że jestem bardziej krwawy od Saurona, od Mordoru. No to na pewno zerwą z nami sojusz i zostaną z Dunedainami. I trochę mi to, wiecie, psuje tak pogląd na tą mapę. Zdecydowanie.
No i dylnodajni mogliby też spokojnie wykonać jakieś ruchy ofensywne już na północy, tak żeby zająć chociażby tereny w stronę nie tyle co samego Angmaru, ale na przykład w stronę Gundabadu. Teraz mnie będą irytować i blokować importy. No i zobaczymy, czy ta zmiana stolicy jakoś realnie odbiła się teraz na funduszach. Bo mam już 55 minut, za chwilę będziemy kończyć. Dobra, zobaczmy. 7000. Nie wiem, czy to jest związane z tym, że przenieśliśmy stolicę, czy to jest związane z tym, że teraz po prostu mieliśmy kilkanaście budynków. Wiesz? Ten system finansów to jest taki... To jest mało czytelny, generalnie. Wolę ten Warhammerowy zdecydowanie. Dobra, mamy zablokować port i jest to... O ja, ale to jest wypowiedzenie wojny... Dol Amroth dołączymy do wojny przeciwko nam w takim razie. Aha. Elfy i Dol Amroth dołączyły do wojny. Spoko. Najpierw będziemy musieli wyrzucić stąd flotę Dol Amrothu. Pięknie. Nie wiem, czy dam radę teraz odbić już to. Spróbujmy. Nie, cross defeat. Nie dam rady. Jeszcze raz stąd uciec, ewentualnie stworzyć nową flotę, która no, będzie w stanie nagrać. Ale poblokowali na wszystkie porty, stąd też pewnie wynika ten spadek finansów. Do widzenia. Do widzenia. Tutaj tak samo. Najgorsze jest to, że żeby zablokować realnie port, to oni nie potrzebują żadnych dużych sił. Tylko mogą po prostu stworzyć sobie jakieś gówniane jednostki, które i tak będą w stanie to zrobić. Okej, ale to już w takim razie w kolejnym odcinku, moi drodzy, więc będziemy musieli jednak wytoczyć ciężkie działa przeciwko Dol Amroth i ściągnąć posiłki z tych stron dalej na południe i zająć te tereny. Więc wojna rozgorzała na nowo na tych ziemiach. Jeszcze tylko ostatnią rzecz zrobimy, czyli wyślimy agenta. Mniej więcej, bo tak, elfy nas zaatakowały. No to nie będzie wcale fajne, jak elfy nas zaatakowały w takim razie. Dobra, tutaj. Może nawet tutaj gdzieś. O, właśnie. Zobaczcie, nadciągają. Będzie trzeba się przegrupować, może nawet wycofać. Zobaczymy. I całe szczęście, że mam te nowe armie, które mogą wspomóc natarcia. I będziemy musieli odstąpić na pewno częściowo od tej wojny. A czekajcie, zobaczmy, czy możemy pogadać teraz z tymi krasnoludami, czy oni by chcieli ten minimalnie rozejm zawiązać w tym momencie. Verdemendi, nie. Nie dadzą, nie chcą tego zrobić. Okej, będziemy musieli stoczyć walkę wreszcie z elfami. Tak na poważnie, czyli w polu. I się zastanawiam, czy damy radę. Dobra, tak czy siak, sprawdźmy jeszcze na końcu wiadomości dotyczące budynków i innych rzeczy. O, Lutanej się rozbuduje, fajnie. Rozbudowuje. No czemu nie? Tak samo Bregold. Jeszcze będzie bardziej przydatna ta osada. Na sam koniec jeszcze możemy porównać nasze siły. Dobra, militarny ranking. Krasnoludy są słabsze od elfów. Może dlatego, że ich tak pocisnęliśmy mocno. Okej, w takim razie tutaj będziemy kończyć materiał, moi drodzy. I do usłyszenia w kolejnym. Jeżeli podobał wam się, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Dwa linki w opisie. Patronite, Facebook. Bardzo proszę, wejdźcie, zobaczcie, co tam jest. Jeżeli macie wolę, zostańcie patronem. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, papa. Pa.